Cześć, Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Przyszłoroczne wybory samorządowe to wydarzenie, do którego już teraz przygotowują się ugrupowania polityczne. Wstępne listy wyborcze ułożyło już Polskie Stronnictwo Ludowe. Jako pierwsza partia nazwisko kandydata na prezydenta Warszawy podała Nowoczesna. Wczoraj Sojusz Lewicy Demokratycznej zdecydował, że w wyborach do sejmików pójdzie pod szyldem SLD Lewica Razem. Motorem napędowym kampanii z pewnością będzie tak zwana dzika reprywatyzacja w dużych miastach, w tym w Warszawie i Krakowie. Partie polityczne prześcigają się w pomysłach na reorganizację funkcjonowania samorządów. Platforma Obywatelska chce likwidacji urzędów wojewódzkich i przekazania ich kompetencji urzędom marszałkowskim. Wierzymy w Polskę samorządową. Chcemy dalszej decentralizacji. Nie chcemy, by Polską rządzili partyjni funkcjonariusze z Warszawy. Jednak pomysł likwidacji urzędów wojewódzkich krytykuje wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. Urzędy wojewódzkie to są te instytucje, które jakby skupiają władzę rządową w poszczególnych województwach i w związku z tym mają dużą siłę. I dzięki temu państwo ma odpowiednią siłę i może realizować swoją politykę. Jeżeli ktoś chce ich likwidacji, no to de facto chce powolnej likwidacji państwa polskiego. Do przedstawienia własnej propozycji reformy funkcjonowania samorządów przymierza się także Kukiz 15. Przyglądamy się bardzo powiatom, czy one są naprawdę potrzebne. Być może jedna władza w mieście usprawniłaby życie obywateli. Kukiz 15 popiera także dwukadencyjność władz samorządowych, co proponowało również Prawo i Sprawiedliwość. Trudno jednak spodziewać się, by takie zmiany miały zajść przed wyborami w 2018 roku. Sam proces głosowania na pewno będzie wymagał usprawnienia. W 2014 roku doszło bowiem do licznych problemów z systemem informatycznym Państwowej Komisji Wyborczej. W całych wyborach oddano także ponad 5 milionów 330 tysięcy nieważnych głosów. Liczba głosów nieważnych oddana w tamtych wyborach była jednak zatrważająca. To było około 20%, a czasami w niektórych przypadkach ponad 20%, więc ona była naprawdę zadziwiająca. Więc można sobie wyobrazić takie zmiany, które spowodują, że takich później kłopotów nie będzie i nie będzie takich wątpliwości. Mówi rzecznik prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztof Łapiński. Na powtórzenie wyborczego sukcesu z 2014 roku z pewnością liczy PSL. Ludowcy wygrali w 4 województwach, a w skali całego kraju osiągnęli niespełna 24% poparcia. Partia zna już nazwiska kandydatów w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Jesteśmy po wstępnym doborze kandydatów do wszystkich kategorii samorządu i chcę zapewnić, że tak jak zawsze do wyborów samorządowych Polskie Stronnictwo Ludowe idzie pod własnym szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy zapowiadają, że w wyborach samorządowych nie będzie wspólnych list z Platformą Obywatelską. Jak ktoś ma kłopoty z dobraniem na listy kandydatów, to niech nie posiłkuje się kandydatami PSL-u, tylko niech po prostu szuka według swojego wzorca. Dużych szans na wyborczy sukces nie ma Nowoczesna. Partia nie ma bowiem rozbudowanych struktur, wskazuje dr Agnieszka Łukasik-Turecka z zespołu ekspertów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Żeby rzeczywiście zaistnieć w kampanii samorządowej, każde ugrupowanie musi wystawić 1000 kandydatów. Tego nie da się zrobić bez struktur, a takich struktur nie ma Nowoczesna. Nie ma takich struktur również Kukiz 15. Natomiast Paweł Kukiz ze swoimi ludźmi znalazł sposób na znalezienie, na wyłonienie tych kandydatów poprzez rejestrację, przez odpowiedni formularz. Chodzi o portal internetowy, w ramach którego każdy może zgłosić się na kandydata w wyborach samorządowych z ugrupowania Kukiz 15. Jeżeli chcecie brać czynny udział w zarządzaniu swoimi miastami, to pod sztandarem Kukiz 15 pójdziecie do wyborów i wygracie, a my wam w tym pomożemy. Wisienką na torcie w wyborach samorządowych będzie rywalizacja o władzę w Warszawie. Dziś miastem zarządza Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy Obywatelskiej, która jednak nie będzie ubiegać się o reelekcję. Jest Rafał Trzaskowski, doświadczony polityk na arenie międzynarodowej, kochany przez warszawiaków. Jest Andrzej Halicki, osoba charyzmatyczna, osoba, która pokazuje, że organizacyjnie potrafi zrobić wiele bardzo dobrych rzeczy. Jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Platforma na pewno będzie szukała nowej jakości wizerunkowej. Na partii ciąży bowiem piętno tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. Jutro odbędzie się pierwsza rozprawa przed komisją weryfikacyjną w sprawie nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10. Świadkami będą m.in. urzędnicy warszawskiego ratusza.
W Gdyni swoje święto obchodziła dziś marynarka wojenna. Od 99 lat ten rodzaj sił zbrojnych obecny jest na Bałtyku, stanowiąc ważny element w obronie naszej granicy morskiej. Święto Marynarki Wojennej to także kulminacyjny punkt organizowanego w Gdyni Święta Morza. Jak co roku, ostatnia niedziela czerwca to święto Marynarki Wojennej. Tradycyjnie uroczystości związane z tym świętem rozpoczęły się od zbiórek marynarzy we wszystkich jednostkach polskich sił morskich oraz od podniesienia na polskich okrętach w kraju i za granicą wielkiej gali banderowej. Tak było między innymi w Gdyni. 21 strzałów armatnich z pokładu historycznego niszczyciela ORP Błyskawica, kwiaty, honorowa zmiana warty i pokaz musztry paradnej. Dla mieszkańców Gdyni, regionu oraz turystów został dziś otwarty teren portu wojennego. Zwiedzający mogli zobaczyć okręty. Udostępniliśmy 5 okrętów. Fregatę rakietową, korwetę zwalczania okrętów podwodnych, okręt hydrograficzny, okręt podwodny i trałowiec. Mówi komandor podporucznik Radosław Pioch, rzecznik prasowy 3. Flotylii Okrętów. Wszystkie te jednostki można było dzisiaj obejrzeć, wejść na ich pokłady oraz zapoznać się ze sprzętem i uzbrojeniem na nich funkcjonującym. Dla miłośników morza, dla dzieci i młodzieży była to nie lada atrakcja. Podobają mi się te flagi i te różne te działa i no i w ogóle cały okręt. Duże torpedy też było fajne, dużo ich mają. Udostępnione do zwiedzania zostały także jednostki lądowe marynarki wojennej, w tym sprzęt saperów, morskiej jednostki rakietowej oraz śmigłowiec pokładowy SH-2G. Impreza jest jak najbardziej bardzo paradna, uroczysta i uważam, że jak najwięcej powinien się takich organizować. Po raz pierwszy święto marynarki wojennej obchodzono 10 lutego 1928 roku jako nawiązanie do zaślubin Polski z morzem. W kolejnych latach obchodów marynarskiego święta nie przerwała nawet wojna. Święto Marynarki Wojennej obchodzone jest w ostatnią niedzielę czerwca jako finał obchodów Dni Morza. W kościele świętego Jana Chrzciciela w Augustowie odsłonięto tablicę upamiętniającą Polaków pomordowanych w Ponarach. W ciągu 3 lat Niemcy zabili pod Wilnem około 100 tysięcy osób. Ponary to miejscowość położona 10 km na południowy zachód od centrum Wilna. W 1941 roku wkroczyli tu Niemcy. Wykorzystali miejscowość do szerokiej akcji eksterminacyjnej. Ponary to jedno z miejsc martyrologii narodu polskiego z czasu II wojny światowej. Właściwie w Ponarach zginęło około 20 tysięcy Polaków, ale zginęło również około 80 tysięcy obywateli polskich narodowości żydowskiej. To właśnie w Ponarach pod Wilnem w czasie okupacji niemieckiej, czyli od lipca 1941 roku aż do lipca 1944 roku, Niemcy, ale niestety również różnego rodzaju organizacje militarne i paramilitarne litewskie dokonywały rzezi. Wskazuje historyk dr Robert Derwenda. Ofiary Niemców wspieranych przez litewskie organizacje paramilitarne były starannie dobierane. W Ponarach ginie kwiat młodzieży polskiej. To młodzież szkolna, harcerze, absolwenci renomowanych szkół. Ginie inteligencja, profesorowie, naukowcy Uniwersytetu Stefana Batorego, nauczyciele, żołnierze Armii Krajowej, żołnierze Wojska Polskiego, lekarze, w tym światowej sławy onkolog profesor Pelczar. Mówi Maria Wieloch, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. W kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Augustowie uroczyście odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą pomordowanych Polaków. Zbrodnia była najtragiczniejszą rzeczą, jaka wydarzyła się na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej, a zarazem była zbrodnią świadomie ukrywaną, która powoli wychodzi na światło dzienne, podkreśla prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska Maria Wieloch. Właśnie umieszczanie tablic w kościołach i stawianie pomników to jest jedna z form uświadamiania społeczeństwa o tej zbrodni. W tej chwili się już wszystko powoli zmienia, także od przyszłego roku i informacja o zbrodni ponarskiej trafia do podręczników historii klas ponadgimnazjalnych. Stowarzyszenie Rodzina Ponarska zostało powołane we wrześniu 1944 roku z inicjatywy świętej pamięci Heleny Pasierbskiej.
Jego celem jest upowszechnienie i utrwalenie pamięci o Polakach, którzy za walkę o wolność ojczyzny ponieśli męczeńską śmierć w Ponarach, a także ujawnienie prawdy o tym ludobójstwie. Litwa ma nowego błogosławionego księdza arcybiskupa Teofila Matulonisa, męczennika czasu II wojny światowej i terroru komunistycznego. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się w Wilnie. To pierwsza w historii beatyfikacja na Litwie. W imieniu Ojca Świętego Franciszka, księdza arcybiskupa Teofila Matulonisa, błogosławionym ogłosił ksiądz kardynał Angelo Amato, prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Nowy błogosławiony był męczennikiem dwóch zbrodniczych dyktatur, hitlerowskich Niemiec i komunistycznej Rosji. Był przez długie lata przetrzymywany i torturowany w więzieniach i obozach koncentracyjnych. Powodem była nienawiść jego oprawców do Ewangelii Jezusa. W naszym błogosławionym męczeństwo rozciągało się na wiele lat, jakie przeżył pod rządami bezlitosnych dyktatur, które starały się unicestwić Kościół. Zmniejszano i zamykano seminaria. Podejmowano próby założenia Kościoła Narodowego. Rozproszono zgromadzenia zakonne, męskie i żeńskie. Zabraniano jakiegokolwiek kontaktu z Rzymem, zlikwidowano katolicką prasę. Kościół został zmuszony do milczenia. Błogosławiony nigdy nie uległ nienawiści. Jego odpowiedzią na zło zawsze było przebaczenie i wierność Ewangelii. Po śmierci męczennika nawet jego oprawcy zdali sobie sprawę z jego heroizmu. Męczennik Teofil Matulonis był osobą pokorną, hojną, łagodną i wierną. Uczy on wszystkich, jak żyć, modlić się, cierpieć i pracować dla większej chwały Bożej i zbawienia dusz. Nie było w jego duszy muru podziału. Do pierwszej w historii beatyfikacji na Litwie nawiązał w trakcie modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek. Prendiamo lode a Dio per la testimonianza. Oddajemy chwałę Bogu za świadectwo tego nieustraszonego obrońcy Kościoła i godności człowieka. Pozdrówmy brawami Jego i cały naród litewski. W uroczystości w Wilnie uczestniczyło ponad 50 tysięcy wiernych, nie tylko z Litwy, ale również Polski, Rosji, Białorusi, Łotwy, a także Kanady, USA i Australii. Licznie zgromadzili się księża biskupi, arcybiskupi i kardynałowie z Europy, Rosji, Bałkanów i Ameryki Północnej. Trudności chrześcijańskiego świadectwa i cierpienia są częścią dzieła ewangelizacji. Musimy uważać je za szansę, aby być jeszcze bardziej misyjnymi i wzrastać w ufności ku Bogu, który zawsze wspiera nas swą życzliwą troską, mówił do zgromadzonych na placu Świętego Piotra Ojciec Święty Franciszek. Papież jak w każdą niedzielę spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Swoje rozważanie Ojciec Święty Franciszek poświęcił dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus posyła swoich uczniów na misję, jednocześnie ucząc ich i przygotowując do stawienia czoła trudnym doświadczeniom i prześladowaniom. Jezus mówi do nich, by nie bali się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszę zabić nie mogą. Uczeń jest wezwany do upodobnienia swojego życia do Chrystusa, który był prześladowany przez ludzi, zaznał odrzucenia, opuszczenia i śmierci na krzyżu. Nie ma misji chrześcijańskiej pod szyldem pokoju. Trudności i cierpienia, jak mówił papież, są częścią dzieła ewangelizacji. Jesteśmy powołani, aby znaleźć w nich okazję do sprawdzenia autentyczności naszej wiary i naszej relacji z Jezusem. Musimy uważać te trudności za szansę, aby być jeszcze bardziej misyjnymi i wzrastać w tej ufności ku Bogu, naszemu Ojcu. Także w naszych czasach mają miejsce prześladowania chrześcijan. Jednak w przeżywaniu trudności chrześcijańskiego świadectwa Pan Bóg nie zapomina o nas. On zawsze wspiera nas życzliwą troską Ojca i nie opuszcza w godzinie burzy. Także w naszych czasach Pan posyła nas nie tylko jak owce między wilki, ale także jak straże pośród ludzi, którzy nie chcą być przebudzeni z odrętwienia światowego, pomijającego słowa ewangelicznej prawdy, budując sobie własność
jasne, ulotne prawdy. Kiedy tam idziemy i głosimy słowa Ewangelii, to jest to kłopotliwe. Nie będą na nas patrzyli życzliwie, ale w tym wszystkim Pan stale nam mówi, tak jak mówił uczniom swoich czasów, nie bójcie się. Po modlitwie Anioł Pański papież Franciszek pozdrowił zebranych na placu świętego Piotra pielgrzymów. Wszystkim udzielił swego apostolskiego błogosławieństwa. Amen. Ponad 1500 osób ewakuowano z powodu pożarów na południu Hiszpanii. Wśród ewakuowanych jest grupa 61 Polaków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że żaden z obywateli polskich nie został poszkodowany. Pożar wybuchł w okolicach miejscowości Morer, znajdującej się obok miasta Huelva na południu kraju w regionie Andaluzja. Z powodu zagrożenia zdecydowano w nocy o ewakuacji ponad 1500 ludzi z domów, hoteli i kempingów. Policja poprosiła nas o opuszczenie naszych domów. Moja żona spała już, a ja właśnie wróciłem z pokoju jednej z moich córek. Nakazano nam opuścić nasz dom maksymalnie do 1:30 w nocy. Ewakuacja objęła również 61 obywateli Polski. Część z nich trafiła do ośrodka sportowego. Pozostali uciekli na własną rękę do innych miejscowości niezagrożonych pożarem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że żaden z Polaków nie został poszkodowany. Z pożarem walczy 11 samolotów, 10 śmigłowców i kilkanaście pojazdów straży pożarnej. Akcję gaśniczą utrudniają niesprzyjające warunki pogodowe. Staramy się kontrolować pożar, ale są dwa elementy, które utrudniają nam stawianie czoła żywiołowi. Z jednej strony wysoka temperatura, a z drugiej zmieniający się kierunek wiatru. Ogień wdarł się m.in. na obrzeża jednego z parków narodowych. Hiszpanie obawiają się, że wysokie temperatury wywołają pożary w innych miejscach kraju. W sąsiedniej Portugalii w wyniku pożaru lasu zmarły 64 osoby. Tragedia w Pakistanie. Blisko 150 osób nie żyje, a około 50 zostało rannych po silnej eksplozji cysterny transportującej paliwo, która wcześniej uległa wypadkowi. Do tragedii doszło w pobliżu miasta Bahawalpur na wschodzie Pakistanu. Cysterna transportująca paliwo jechała z portu w Karachi do stolicy prowincji Pendżab, Lahore. W pewnym momencie kierowca stracił kontrolę nad pojazdem. Ciężarówka zjechała z ulicy i przewróciła się. Po wypadku mieszkańcy okolicznych wsi szybko pojawili się na miejscu. Chcieli skorzystać z okazji i zebrać wyciekające z cysterny paliwo. Właśnie wtedy doszło do potężnej eksplozji. Według pakistańskiej telewizji Geo pożar mogły wzniecić osoby, które paliły papierosy obok cysterny. Blisko 150 osób zginęło na miejscu. Bilans ofiar może wzrosnąć, gdyż wielu rannych jest w stanie krytycznym. Obecnie przebywają oni w pobliskich szpitalach. Spaliło się także część samochodów i motocykli, które uczestniczyły w ruchu. Akcja gaśnicza na miejscu tragedii trwała 2 godziny. W Pakistanie często dochodzi do wypadków drogowych z powodu złego stanu dróg i pojazdów oraz lekkomyślności kierowców. Kierowca cysterny, który przeżył, został zatrzymany przez policję. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.